Policjanci z legnickiej drogówki patrolujący autostradę A4 zauważyli przed sobą powiększający się korek, włączyli sygnały i dojechali na początek zatoru, by ustalić, co jest jego przyczyną. Ku zdziwieniu policjantów na lewym pasie autostrady A4 stał unieruchomiony pojazd marki Seat ze zgaszonymi światłami, a w środku na przednim siedzeniu znajdował się mężczyzna, który spał. Mundurowi obudzili kierowcę, który był zupełnie zdezorientowany, nie wiedział, gdzie jest oraz dlaczego śpi na środku autostrady. Tajemnica szybko się wyjaśniła, kiedy policjanci znaleźli w jego bluzie szklaną lufkę i kilka działek marihuany. Z uwagi na przypuszczenie, że mężczyzna też mógł znajdować się pod wpływem narkotyków, przeprowadzono badanie narkotesterem, który potwierdził przypuszczenia policjantów i wykazał obecność środków odurzających w organizmie 26-latka. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Teraz będzie miał dużo czasu na drzemki, bo za to przestępstwo grozi mu nawet 3-letnia odsiadka.